Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego przygotowanego przeze mnie filmu. Ma on praktyczne wykorzystanie czy w statystyce opisowej, czy w statystyce matematycznej, czy w ekonometrii, a może jeszcze w każdym innym przedmiocie, gdzie ważny jest wpływ dwóch zmiennych, przynajmniej dwóch zmiennych na siebie. A więc, jeżeli mam przygotowaną taką przykładową bazę danych, gdzie mam dane, jak widzimy, o charakterze rocznym i mamy łącznie zebranych 6 zmiennych, każda ma swoją nazwę Y, X1, X2 aż do X5, posiadają każda ze swoje wartości. Tutaj ta liczba wartości, wiadomo, jest dość niewielka. Korelacja, jeżeli cokolwiek nam wyjdzie, będzie mało dokładna, ale film ma charakter poglądowy i ma nam wyjaśnić, jak korzystać z pewnych narzędzi. Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak można bardzo sprawnie wykonać analizę korelacji z użyciem narzędzi wbudowanych w program analiza danych w programie MS Excel, czyli w narzędzie analiza danych program MS Excel. Jeżeli wejdziemy narzędzia i rozszerzymy listę do analizy danych, tam między innymi pojawia się pozycja korelacja. Gdy ja chcę zbadać tylko korelację, taką najprostszą, między dwoma przykładowymi zmiennymi, tak jak tutaj pokazuję, zaznaczam obszar, między którymi zmiennymi chcę zanalizować korelację. Wracam do okna z korelacją i jeżeli, tak jak tu, w polu zaznaczonym jest również nazwa danej zmiennej jednej i drugiej, to muszę zaznaczyć, że w pierwszym wierszu znajdują się tytuły tych zmiennych. Mogę oczywiście tutaj nadać te wyniki do nowego arkusza, który wygeneruje mi się w programie MS Excel. Nie ma sprawy, ale jeżeli ja chcę wszystko mieć razem i żeby było przejrzyście, to w tym momencie mogę określić pozycję, gdzie ma zawierać się ta analiza. Ta analiza niech zawiera się pod spodem zwyczajnie i mamy wyrzucony wynik po kliknięciu OK. To, co nam wychodzi, warto jest zaokrąglać do 3 miejsc po przecinku, bo no, jest to wynik bardziej czytelny dla oka, dla osoby, która ma to analizować. I teraz ja w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że bezpośrednio korelacja między zmienną Y albo cechą Y, zależy w jakim przedmiocie jesteśmy, a X1 jest bardzo wysoka. I dodatnia. Dlaczego ja mówię, że bardzo wysoka? Bo jeżeli korelacja zawsze zawiera się między minus 1 a 1, o, zróbmy tak, między minus 1 a 1 i zawiera się w tym zakresie od 0 do 1, powiemy, że korelacja jest dodatnia. Jeżeli korelacja zawiera się gdzieś w przedziale od minus 1 do 0, to powiemy, że korelacja jest ujemna. Ale jeżeli wynik jest gdzieś w okolicach 0, to byśmy powiedzieli, że korelacja no niemal nie występuje, ani nie jest dodatnia, ani jest ujemna. I w tym momencie raczej przypadek, że korelacja jest typowo, w ogóle nie występuje, jest bardzo rzadki. Nie spotkałam się szczerze z danymi rzeczywistymi, które wykazują brak jakiejkolwiek korelacji. I w tym naszym konkretnym przypadku możemy powiedzieć, że między jedną a drugą cechą zachodzi korelacja dodatnia, jak i bardzo silna. Dlaczego bardzo silna? Bo prawie równa maksymalnej 1. Czyli powiemy, że wraz ze wzrostem x, y też rośnie. Czyli jak na przykład rosną, nie wiem, na przykład dochody, to również wydatki też rosną. To jest korelacja pokazana na podstawie, czy korelacja tylko między dwoma zmiennymi. Tu jedynka i ta jedynka całkowicie nie podlega interpretacji. To jest zapis taki tylko, bo musi być w postaci macierzowej, zapisana korelacja między cechami. No i jak wiadomo, korelacja między Y a Y jest po prostu stuprocentowa, jest dodatnia. No bo jak dorośnie Y, to Y też rośnie. To jest w ogóle bezsensowne, niepotrzebne. Interpretujemy korelacje między różnymi zmiennymi.
Drugim elementem, który też warto wspomnieć, to nie jest tylko to, że korelację można liczyć między dwoma zmiennymi, można do analizy wrzucić od razu większą liczbę zmiennych, tak jak zrobiłam to teraz. Jeżeli znowu zaznaczyłam sobie nagłówki tych zmiennych, a one nie muszą być, no to musimy mieć zaznaczony tytuł. Jeżeli teraz robimy tak jak teraz, czyli pominiemy nagłówki tych zmiennych, musimy odznaczyć pozycję tytułu w pierwszym wierszu i określić zakres wyjściowy, w jakim mają pojawić się wyniki. Ja je wrzucę tutaj w innym już miejscu i klikamy OK. Po tym, co otrzymujemy, jak widzimy, mimo tego, że ja ominęłam nazwanie tych zmiennych x, x1, x2 aż do x5, Excel jest w stanie sobie poradzić i nazywa to jako kolumna pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli ja teraz sobie zaokrąglę te wyniki do trzech miejsc po przecinku, jest to bardziej dla mnie czytelne, widzę, że bezpośrednia korelacja między pierwszą zmienną, tak ją nazwijmy, a zmiennymi pozostałymi w prawie każdym przypadku jest dodatnia, tylko jedna jest ujemna i jest całkiem o niewielkiej sile. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tutaj ta zależność faktycznie pewnie będzie nieistotna statystycznie, nie będzie miała trwałego wpływu. Jedna cecha na drugą. Jeżeli tutaj widzimy kolejna korelacja, ona jest również nadal ujemna, czyli wzrost jednej cechy da nam spadek drugiej cechy. I sama zależność co do siły jest bardzo umiarkowana. Wykorzystanie zjawiska korelacji między dwoma dowolnymi cechami ma zastosowanie w wielu, wielu przedmiotach. Im bardziej będziecie się zagłębiać w przedmioty ekonomiczne, często będzie tak, że się będziecie na to korelację natykać. Dlatego temat zrozumienia korelacji liniowej Pearsona, bo taką właśnie tutaj liczy program MS Excel, tylko że jak widzicie, możecie podejrzeć, w ogóle on nie generuje formuły, on wyrzuca gotowy wynik tej korelacji. A więc ja Wam powiem, że ta zjawisko korelacji liniowej jest jak najbardziej Wam wskazane zrozumieć, bo nieraz jeszcze się z tym spotkacie. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek,
C do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.